Ja ci trochę zazdroszczę tego drzewa. Sam chciałbym się ukryć w tych gałęziach i uciec od tych wszystkich problemów i przymusowych wyjazdów. Źle wam się w tej Irlandii nie powodziło. Kupiłeś ładny samochód. Jasiu. Jasiu, ty byś nie chciał wiedzieć, jak ja zdobyłem pieniądze na to auto. Co, zabiłeś kogoś? Kogoś? Gorzej. Przez 2 lata zbierałem śmieci. Sprzątałem gówna. Pakowałem masło, kładałem mleko na półkach. Sortowałem krewetki. Doktor historii, zwolennik Piłsudskiego, sortował krewetki. Dla kasy, Jasiu. Ludzie tam robią wszystko. I zawsze z tym samym wymuszonym uśmiechem na gębie. Na pytanie, how are you? Odpowiadasz, I'm fine, thank you. A w tym momencie ścierasz gówno z podłogi. A jeżeli ja nie chcę spędzać życia przy serialach? Kaja, kurwa. A ty więcej nie pij. Madzia. Klanowa plebania. Czy samo życie? Samo życie w krainie wiochy, gdzie psy dupami szczekają. Piotruś! Jeżeli ja nie zamierzam uczestniczyć w masowym, medialnym praniu mózgu przy idiotycznych teleturniejach, to co? A jak mi się nie chce oglądać tych rozbawionych, sztucznych, półnagich kobiet, tych zakochanych w sobie prezenterów, tej głupiej publiczności telewizyjnej, śmiejącej się nieszczerze i klaszczącej na znak reżysera. Boże, jakiej głupiej! Jasiu! Jasiu, jak ja mam dość tych wszystkich afer prasowych! Dość, Jasiu! Uważaj, bo ci śmieję. Magda, mam dobre 180 na 140! Ostatnio byłaś ze mną u lekarza! Mierzyli mi to ciśnienie, Madziu! Jasiu, jak ja mam dość tych kurwa polityków! Bezczelnych, chamskich! Rozumiesz, że wydaje się, że z badań psychiatrycznych pouciekali, skurwiele! Rozumiesz, jak Jasiu, ja mam tego wszystkiego dość! Co jest etyczne, a co nie! Co właściwe, a co nie! Co dobre, a co nie! Jak ja mam tego wszystkiego dość, Jasiu, to co ja mam zrobić? Jasiu, jeszcze jedno ci powiem! Że ja, jako niekatolik, to ja już nie jestem Polakiem. Bo jak Polak, kurwa, to musi być katolik. Jak ja mam to wszystko gdzieś, Jasiu? Jak ja mam z tym wytrzymać? Co ja mam zrobić, Jasiu? Co? Wyrzuć telewizor. Ha, wyrzuć telewizor. Żona seriale ogląda. To wyjedź za granicę. A, wyjechałem. Nie wróciłem. Mówisz, że pomogło? Nie. Bo tam, w środku, zawsze będziesz myśleć i czuć po swojemu, we własnym języku. Nie pomagają inne kraje. Nie pomagają inne pieniądze. Jasiu, tam zawsze cię zżera tęsknota. Zawsze. Tylko Jasiu, że jak wrócisz, to znowu cię ogarnia wkurwienie, Jasiu. I sam już nie wiesz, co jest gorsze. Przecież Jasiu, to jest kompletna paranoja.